przed nami także wielkie emocje związane z Eurowizją, za nami polskie preselekcje. Czy śledziła Pani te polskie właśnie... Właśnie nie widziałam. Jak poszło, proszę powiedzieć? No wygrała Kasia Moś. Nie wiem, czy słyszała Pani jej piosenkę i propozycję. Wygrała Kasia Moś, która trzeci raz startowała do właśnie... No to super, że wygrała teraz, że się nie poddała i do trzech razy sztuka. Bardzo dobrze, cieszę się dla niej w takim razie. Fajna piosenka? Mi się podoba, zobaczymy jak sobie poradzi. Muszę posłuchać. Ja kojarzę Kasię Moś i ona, Moś. I ona ma bardzo ładny głos, a ciekawa jestem tego utworu. Mówi Pani, że do trzech razy sztuka, to czy to oznacza, że jeszcze zdecyduje się Pani wziąć udział w preselekcjach, czy w ogóle w Eurowizji? No nie, chyba już się rozstanę z tą Eurowizją raz na zawsze. Nie, myślę, że nie. A gdyby tak Pani prosili jak w zeszłym roku? Nie, bo wie Pan, jak ja dostałam zaproszenie do reprezentowania naszego kraju, to wybór był oparty wyłącznie na doświadczeniu i porozumieniu muzycznym. Ja w ogóle nie umiem przyjąć polityki, która się pojawiła w showbiznesie i nie chcę się nawet rozpoznać na niej i unikam. Bardzo to było dla mnie ważne doświadczenie, żeby przyjąć do wiadomości, że showbiznes bardzo się zmienił i opiera się czasami na zupełnie innych zasadach. Ja jestem jednak takiej starej szkoły, więc ja się będę trzymała tych produkcji i tych wydarzeń, które pozwalają na szczerość i prawdę.